I zgodnie z moją zapowiedzią roztomili teraz czas i pora na to, żeby przywitać dzisiejszego gościa. Razem ze mną w studiu, no tak online'owo, jest Team Fabian. Witam cię gorąco. Cześć Seba, witam wszystkich widzów, witam serdecznie. Team, teraz z tego, co już zdążyliśmy poza anteną troszkę poklachać, wiemy, że bardzo często będziesz odwiedzał Polskę i do tego będziemy wracać, ale no i przed chciałbym się dowiedzieć, jak plany koncertowe, no bo przecież ten sezon koncertowy się zaczyna, już w sumie się zaczął na dobre. No oczywiście, sezon koncertowy się zaczyna, plenery się zaczynają, bo fajna pogoda, też fajne koncerty i jak najbardziej liczę na wszystkich widzów na koncertach, żeby się zobaczyć, żeby wszystkimi fanami pośpiewać i się zobaczyć. Wiemy też, że teraz dosyć często będziesz w Polsce. Wszystkie daty tych twoich odwiedzin w Polsce idzie znaleźć na facebookowym profilu? Na facebookowym profilu, na Instagramie, także co koncert będę zapowiadał na właśnie tych profilach, także wszyscy, co chcą, mogą zobaczyć. Kaj się zobaczymy, kaj się spotkamy, kaj następny koncert. A powiedz mi, nie lepiej byłoby teraz na te pora tydni na przykład zostać w Polsce? No wiesz, no koncerty i w Polsce, i w Niemczech, także wyda loto tam i nazwę, tak żeby wszystkie koncerty jak najbardziej zrobić i z fanami się spotkać, także jak najbardziej cieszę się na te koncerty i w Polsce, i w Niemczech. W Polsce i w Niemczech koncertuje Team Fabian, a dzisiaj naszym gościem tutaj w liście śląskich szlagierów. Kolejne pytania już za moment. Patrzyłem w twoje oczy, nie widziałem, że cały mój świat nagle zawalił się. Team, kolejny powód do odwiedzenia Polski to 26 maja, to Chorzowskie Centrum Kultury, to też Dzień Matki, na którym jako gość Edka Dworniczka wystąpisz. Jesteś już narychtowany na ten koncert? No jak najbardziej, na Chorzów, że zawsze jest narychtowany, bo to mój Chorzów. A cieszę się bardzo na ten koncert od Edka, także na pewno będzie super, fantastyczny koncert z fajnymi gośćmi i oczywiście ze mną. Powiedz mi, czy muzycznie już wszystko jest przygotowane? Wiesz, jakie numery wykonasz? No jeszcze nie do końca, ale już oczywiście największe przeboje będą, ale może też coś nowego, zobaczymy. Dosyć tajemniczo na ten temat się wypowiada Team Fabian. 26 maja, to razem z nim się na koncercie z okazji Dnia Mamy będziecie mogli trafić. A o mamie już za moment. Virginio, Virginio, ja czekam na ciebie. Gdy odeszło, znikło słońce, ucichł wiatr. A skoro o mamie godomy, skoro też o koncercie z okazji Dnia Matki, powiedz mi Tim, w Niemczech też w tej samej dacie się obchodzi to święto? Nie, w Niemczech jest zawsze 12 maja Dzień Matki, także na pewno jest inny dzień, ten Dzień Matki, ale jak to się go do Dzień Matki obchodzi, powinno się obchodzić codziennie, a nie w ten jeden dzień, także jak najbardziej świętujmy nasze mamy codziennie. Czyli 12 maja to masz taki forszpil przed tym, co 26 w Polsce. Dokładnie tak, ale 12 maja będę u mojej mamy, a nie na koncercie. Także z tej strony będzie kawa, ciasto, a 26 cieszę się już na koncert dla wszystkich mam. A powiedz mi, jak 12 będziesz u swojej mamy, to może jakieś już wybrane ciasto, zawsze mama wie co upiec, czy jednak jest to niespodzianka? To jest zawsze niespodzianka, zawsze coś tam nowego upiści, także już się cieszę, bo zawsze dobre, ale nie wiem co. A powiedz mi, jest takim życzeniem, jak mama już podobno na przykład ci tam kawa, jakoś zista albo coś dobrego, to mama ci go do Tim, ale zaśpiewaj teraz do mnie. No wiesz, to tak mnie często słucha w radiu, także jak jest na miejscu, nie muszę już śpiewać, ale jak najbardziej lubi i oczywiście od niej piosenka ulubiona jest Mamo, dziękuję ci. Mamo, dziękuję ci. Dobrze, a mama największą fanką Teama Fabiana jest? Jakby to mogło być inaczej, zawsze. Team, wielkie dzięki ci za to, że mogliśmy się trafić razem właśnie tutaj w takiej formie jeszcze online'owej. Już niedługo widzimy się właśnie w Chorzowie. Do twojej mamy, bo to 12, to nieco wcześniej jak w Polsce. Najlepsze życzenia przesyłamy prosto ze studia. Tobie też i czekamy na ciebie w Polsce. Ja też się bardzo cieszę. Zapraszam jeszcze raz serdecznie na koncert 26. Zobaczymy się tam, porobimy zdjęcia i oczywiście zaśpiewamy razem dla wszystkich mam. Także serdecznie zapraszam i dziękuję za wywiad Seba.
Team Fabian, moim i waszym gościem był.